Ja głęboko wierzę w taki model 70-20-10, czyli 70% tego, czego się uczymy na co dzień, uczymy się przez codzienne doświadczanie, poprzez projekty w pracy, nowe zadania, coś, co możemy tak naprawdę wykonywać bezpośrednio i z tego czerpać jakby wiedzę. 20% to jest to, czego uczymy się od innych, czyli mentoring, coaching, shadowing, a 10% to są tylko szkolenia różnego rodzaju, stacjonarne i learningowe, webinaria. Także uważam, że nasz model rozwoju musimy bardzo właśnie dopasować do tego, w jaki sposób się najlepiej uczymy. To szkolenie bardzo odpowiada trendom nowoczesnym, ponieważ ludzie są coraz bardziej mobilni i oczekują tego, żeby móc uczyć się w różnych miejscach, tak? Nie tylko w pracy, nie tylko w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, ale wszędzie tam, gdzie są, gdzie podróżują bardzo często. Nie mówimy już o zespołach stacjonarnych, ale o zespołach właśnie mobilnych. Dlatego e-learning i różnego typu formy wychodzą naprzeciwko trendom zmieniającego się świata. I dużą zaletą jest to, że mając tylko dojście do internetu, można wziąć udział w szkoleniu. Wziąć udział w szkoleniu nie w swoim zespole, tylko w zespole bardzo często międzynarodowym. Także z punktu widzenia też organizacji duży benefit takich szkoleń e-learningowych, że można w dosyć krótkim okresie przeszkolić bardzo dużą grupę ludzi na całym świecie. Pewnie takie klasyczne, także podkreśla się, że nie ma tego kontaktu między ludźmi, że to szkolenie jest takie bardzo jednostronne, czyli że czytam coś, co jest na ekranie monitora, na smartfonie, a nie ma interakcji między innymi osobami, czyli nie ma tego tak naprawdę przekazywania wiedzy, doświadczenia pomiędzy uczestnikami szkolenia. Natomiast no, też już są nowoczesne rozwiązania, czyli szkolenia jakby e-learningowe, które są formą interaktywną, czyli zakładają, że po drugiej stronie tego monitora jest trener, tak? Trener, który prowadzi szkolenie w taki sposób, że można zadawać pytanie, można się wymieniać wiedzą, więc ten e-learning idzie już jakby dużo dalej, tak? Nie jest taki bierny, ale staje się coraz bardziej jakby interaktywny. Pytanie, jak te szkolenia są zorganizowane, tak? Bo takie szkolenia e-learningowe, które u nas są na przykład dostarczane, one no, wymagają przejścia przez pewną treść, ponieważ kończą się najczęściej pytaniami i takim jakby egzaminem i certyfikatem ukończenia takiego kursu, więc zakładając, że ktoś w międzyczasie robi jakby co innego, no to jest duża szansa taka, że przez te pytania nie przejdzie i będzie musiał wracać do treści tego szkolenia. To jest jedno. No, drugie jest jakby najważniejsze, po co my to robimy, tak? No robimy, żeby podnosić jakby swoją wiedzę, swoje umiejętności, więc zakładam, że jeśli nam zależy na tym, żeby podnosić pewną wiedzę, umiejętności, no to chcemy się w to zaangażować. No i nie jesteśmy w stanie się zaangażować, jeśli równolegle robimy jakby inne czynności. Także ja myślę, że to są te dwa aspekty kluczowe, jak chodzi, coś nas może odciągać, tylko pytanie, po co to robimy. No i trzeci, oczywiście najważniejszy, myślę, aspekt to jest jakby jakość tych szkoleń. Myślę, że ulegamy trochę modzie szkoleń e-learningowych i trochę przymuszamy bardzo często jakby ludzi do tego, żeby brali w nich udział. Natomiast zapominamy o tym, po co są szkolenia. No, szkolenia są po to, żeby podnosić wiedzę, podnosić kompetencje i zmienić zachowania. I one są, tak jak mówię, tylko wycinkiem tego, co chcemy się nauczyć. Także praca z bezpośrednim przełożonym, ustalenie celów szkoleniowych, podsumowanie jest tutaj kluczowa tak naprawdę w tym aspekcie. No ja myślę, że właśnie jest brak tej interaktywności, bo jednak dużo osób jakby oczekuje na szkoleniu wymiany doświadczenia, kontaktu z innymi osobami i też możliwości pewnego dialogu, bo uważam, że jakby no, ta wymiana informacji jest kluczową częścią szkolenia. Dlatego jeśli szukamy takiego kontaktu bezpośredniego, no to często w e-learningu go nie ma. Więc wrócę do tego, co też wspominałem wcześniej. Jest bardzo ważne, jaki rodzaj szkolenia dobierzemy do tego, co chcemy szkolić, jaką kompetencję, jakie umiejętności chcemy rozwijać. I musimy się zastanowić, czy e-learning to jest najlepsza forma, czy może webinaria, czy jednak szkolenie takie klasyczne, classroomowe. No ja wierzę wtedy, kiedy na przykład chcemy szkolić z kompetencji menedżerskich, które wymagają ćwiczenia,
które wymagają wymiany doświadczeń między osobami, dzielenia się tym, co każdy z nas jakby przeszedł, doświadczył, bo to jest jakby bezcenne, tak? I wtedy w takim czystym, klasycznym, jednostronnym e-learningu tego nie możemy zrobić. Możemy oczywiście nagrać scenkę, film, ale to nigdy nie oddaje takiej strony bardzo interaktywnej. Więc myślę, że są szkolenia, które mogą być dokonywane poprzez e-learning, a są takie, gdzie zdecydowanym benefitem jednak jest to, że mamy grupę ludzi, którzy swój czas poświęcają wyłącznie na to, żeby ze sobą przejść przez tematy, które są w trakcie tego szkolenia poruszane, ale też żeby się wymieniać swoim doświadczeniem i na kanwie tego budować poprzez własne doświadczenie. Miałem na przykład świetny e-learning, który dotyczył planów bonusowych w organizacji. Naprawdę bardzo, bardzo sprawny i 30 minut, bardzo dobra jakby pigułka. I drugi, który dotyczył produktów zarówno naszych, jak i tego, co się dzieje wewnątrz tych kategorii, czyli na ile konkurujemy z innymi produktami, gdzie są przewagi, gdzie ewentualnie są obszary jakby do rozwoju. To były dwa bardzo dobre szkolenia, myślę, dobra inwestycja czasowa, dobry content i dobrze zaangażowany czas. Także myślę, że akurat te dwa szkolenia bardzo dobrze zostały dobrane do tego, że były przekazane w postaci e-learningowej.